Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Jak widzieliście, poprzedni odcinek był zapisem ze streamka. I fajnie wyszło. W sumie mieliśmy grindować sobie pieniądze. No a wyszło jak wyszło. Trochę ruszyliśmy fabułę, bo w sumie wyskoczyła sama z siebie i... No i trzeba było. Ale tutaj się obudziłam, bo farmiłam oczywiście żelazo i tak dalej. Ale już możemy, wiecie co, wrócimy sobie na piechotę, ponieważ przydałoby się... A co to jakieś takie ścinki są dziwne? Halo, gro? A to dziwne, nigdy mi się tak nie zdarzało. Ponieważ trzeba zebrać trochę miodu i pszczół, bo mamy chyba 16 pszczół, więc niedługo będzie można zrobić kolejny ul. Kurczę, jakiś bugfix był wczoraj i nie wiem, czy to przypadkiem nie zepsuło trochę gry. Bo bardzo niefajnie to wygląda. Las przy rzece. Tu mamy jedno, o, jest pszczoła. Tu jest, wiem, drugie. Ojeny, no bardzo brzydko to wygląda, jak tak się tnie. Aż mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało, ale... No mi osobiście to przeszkadza. A zróbmy opcje jakieś, co tu się... No to nic nie można za bardzo. Synchronizacja pionowana, ale to chyba mi nie jest potrzebne, takie rzeczy. I dobra, jagód nie zbieram, żeby nie przedłużać, ponieważ przygotowałam trochę rzeczy, a mianowicie artykuły bodajże potrzebne na miecz i ruszymy może questa z żmijem. Zrobimy ten miecz dla niego, kurczę, no ale tylko jedna pszczoła wypadła, serio. O, tu ostatnio nie miałam miejsca na miód, bo tyle tego miodu wypada, że on jest też dobry na odnawianie energii, wiecie. O, jest druga pszczoła. I tu jeszcze jeden jest, o. Czyli mamy 5 w sumie drzew. O, też miód zostawiłam, bo nie miałam miejsca, gdzie go trzymać ostatnim razem. No i dobra, i w sumie możemy lecieć do domu. Włożymy sobie tutaj... Bum. Wiecie co, ja może spróbuję tą synchronizację pionową, nie wiem, czy to coś... Dobra, była chwilowa zwiecha. Ale widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej ekran dziwnie skacze, kurczę. To jest bardzo dziwne. No ale dobra, mam nadzieję, że to naprawią. Teraz tak, jeżeli chodzi o miecz, to tu się robiło zbroje, a miecz się robiło tutaj. Ale ten ładny miecz, to chyba tutaj się robiło. Ten ładny miecz, tak, tak, potrzebujemy jeszcze jednych tych złotych ozdób, czyli potrzebne są dwie wiary, a bodajże... Ja wiarę chyba mam. To mogę tu... Nie, 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 nie to. To. 16, a teraz 16. No dobra. To będzie potrzebne na cmentarz. Srebro może wpaść tutaj. Zobaczmy, czy ja mam wiarę, ale chyba wydałam całą. Możliwe, że ta wiara jednak nie wpadła. Chyba nie było tak w poprzednich odcinkach. Nie, na pewno nie było, bo ja normalnie to oczopląsy dostaję. Ale wiecie, co jeszcze zrobiliśmy? Tak, zrobiliśmy sobie nową książkę na live właśnie, więc będziemy tutaj farmić, tylko potrzebna mi jest niedziela. Ale dobra, tu mamy inkwizytora, aha, w sumie to już minęło. Mamy piwo złote, o, więc chodźmy je. Tak jest, to jest myśl. Czy ja mogę coś tu zrobić w ogóle? A mam tylko jedno, tak? To nie. A czy mam? Nie mam. No dobra. W takim razie lecimy piwo do inkwizytora zabrać. No to też zobaczymy, czy coś wyniknie, czy to dopiero jak inkwizytor wpadnie. Ale wydaje mi się, że jak inkwizytor... Tutaj sobie zasiałam dynię, kurczę, na samej drodze. A jakby trochę przestało? Nie. No, mam nadzieję, że ktoś... O, dzień dobry. Że ktoś to zareportuje, że jednak ekran skacze jak szalony. No ale żeby nie zostawić was bez odcinków, no to nagram nawet taki chyba, co? Lepszy taki niż żaden. Cmentarz mamy prawie na 200 punktów, to po prostu chwila, moment i będzie. Wygląda na to, że wszystko gotowe, muszę dać znać inkwizytorowi. Aha, bo ja chciałam jeszcze dać trochę piwa, ale nie mogę, no dobra. No to niestety, się spóźniliśmy, jeżeli chodzi o inkwizytora. Ale się zdarza. Tu będziemy mogli sobie kupić kolejną książkę, a techniki... No właśnie, mamy 100 punktów jeszcze do wydania. Ha, ha, ha. Punkty się niebieskie nazbierały, w ogóle też dużo już zostało odblokowane. Mega fajnie.
Ogródek. Czy ja się chcę zajmować ogródkiem? Na razie nie. Marchewki, ciała? No to ostatnio męczyliśmy, kurczę, te balsamy i nie balsamy. No i w komentarzach naprawdę wywiązała się fajna rozmowa i rzeczywiście 5 czerwonych czaszek aż można skasować. To jest mega. Więc te ciała będą naprawdę bardzo ładne. No teraz ta drzemka to by mi się przydała dłuższa, żeby ten czas tak szybciej minął, no ale lepsze to niż nie. Zobaczmy, co sobie możemy ugotować, bo ja bym coś pogotowała, na przykład... czy mogę ugotować? Mogę, srebrne ciasto, no niech się robi. Tutaj, co ja mogę tutaj porobić? Słodkie ciasto, nie mam jajek. Kapusta nie. Ryby nie. Można robić burgery. Dobra, to porobimy burgery, bo złote burgery się przydadzą. O, i chlebek. A chlebek robimy z... Oj, a co to tak dziwnie? Chlebek? A chlebek też się pewnie piecze tutaj. No dobra. Odłożę te burgery, odłożę piwo, będę tutaj miała w takim razie do questa. Na cmentarz. Chodźmy na cmentarz, zobaczymy. Albo nie, zrobię może kilka jeszcze jakichś ozdób, które nie potrzebują wiary. Co my tu możemy zrobić? No te wszystkie potrzebują wiary. Ewentualnie to... Ogrodzenia. Zróbmy ze 3. Gdzieś tam jeszcze wciapiemy. Nawet jak będzie ciało gorsze, to najwyżej później się ciało wymieni, więc powymieniam to. A tu wygładzony blok, a wygładzony blok marmuru można zrobić, bo mamy akurat wygładzony jeszcze i jeszcze i wystarczy. I teraz zrobię 3 krzyże. Czekaj, czy ja mam coś, czym mogłabym się napoić? Mam na przykład miód, o. Jak żeby nie leść spać, chociaż przydałoby się pójść spać. O, to wiem, co zrobię. Skoczę teraz po książkę. Aha, nie mam miejsca w ekwipunku. Tu odłóż, może to. Do latarni. Po książkę. Pisaliście, że on ma właśnie książkę, która daje 50, ale patrzcie, to jest 50 srebra i da nam 50 punktów, to mamy 5 srebra i 25, czyli tak naprawdę za dwie książki za 25 zapłacimy 10 i będziemy mieli tyle samo, co tu za 50, czyli się w ogóle nie opłaca. Wiadomo, że jak się chce szybko punkty, to się wydaje pieniądze, ale w tym momencie my potrzebujemy dużo pieniędzy. A to nam aż tak bardzo nie jest potrzebne. Te kulki, bo mamy... No sporo mamy tych niebieskich kulek, tak szczerze. Większość drzewka mamy odblokowane. Zostało tam naprawdę chyba nieliczne rzeczy. Jeżeli chodzi o zakładkę z balsamami i tam z naszym kostnicą, no to tam są jeszcze jakieś 2 zasłonięte. A może bym wzięła te jajka? A chyba nie mam miejsca, co? No, to nie wezmę jajek. Ale jak fajnie tutaj teraz koszyk wygląda. Mi wydaje mi się, że wcześniej nie było tych jajek tutaj. Dopiero teraz musiała wskoczyć. Na graniu chyba tak źle to nie będzie wyglądało, jak ja mam teraz ten ekran latając. Tak patrzę na podglądzie. Skrzynki można było poprzynosić, ale... za dużo roboty. No i farma ryb, nie? Ja wiem, że farma ryb... A, jeszcze właśnie, pomysł daliście, żebym ten grób odnowiła ładny. Wiecie, co bym mogła zrobić nawet tutaj? W tym momencie już dać coś fajnego. O... I na przykład to usunąć, tak jak pisaliście, i dać ładny krzyżyk. Ja nie wiem, czy tu w ogóle ktoś jest zakopany, ale jak jest, to będzie miał, o, bardzo ładny, nie, to chyba nawet nie ma żadnego ciała, ale jest bardzo ładny grób, przynajmniej to jakoś wygląda. Niech młynarz ma, może się przyda, może będzie na questa, tak jak pisaliście, na przyszłość, tego nie wie nikt. No może ktoś z was wie, kto ukończył grę. Czy to do czegoś będzie służyć, czy nie? Dla mnie to powinien być achievement. Za zrobienie grobu na randomowym grobie, który nie jest do niczego potrzebny. Tak z własnej woli. Tak się przykładamy do naszej pracy, że aż zrobimy to o tak. Dobra, ja bym chciała zobaczyć w takim razie chlebek. Chleb jest. A, nie ma tego ciasta. W takim razie surowe ciasto, nie mam wody. Dobra, to zrób jeszcze trochę tego. No,
A, nie mam tego też. No dobra. To idziemy spać. I akurat będzie niedziela, chociaż nie, jeszcze nie. Dopiero będzie środek nocy. No ale już prawie będzie niedziela. Niewiele zostanie. To może przygotuję świeczki i kadzidło. O. I akurat zajdę na cmentarz. Wiesz co, usuń to, bo ja nie lubię. Tam jeden kamyk z tego chyba raptem dostanę, więc chyba nie ma sensu się męczyć i łazić z tym. Jeden kamyk to niewiele. Zobaczmy, jak my tam stoimy ze świeczkami. Przede wszystkim tak, użyję tego teraz. Raz, dwa, trzy. I świeczek nie mamy. To mogę odłożyć, no i wtedy jakieś świeczki chyba mi wyjdą. Świeca. Aha. Aż całe dwie. Bo zabraknie mi jednego do drugich. No trudno. Wtedy jak będziemy mieli buffa, to będziemy... Tak jest. Chodźmy na cmentarz w takim razie, jak już tu jesteśmy. Ktoś odpowiedzi? Nikt. Nikt a nikt. Patrzcie, jak ładnie cmentarz wygląda, co to się nazywa dopiero. Tu mamy trzy. No dobra, ja to i tak będę pewnie zmieniać te ciała. Chyba, że tu mogę jeszcze. 95. Tu też trzy, ale tu już jest ładne ciało. Tu? A, tu nie ma nic. A, no to elegancko. I raz, dwa, trzy, cztery, a to da 5. No to nie, kurczę. Za dobre rzeczy mam. O, tu jakie ładne. Aha. Tu postawimy 199, 204. No to dzisiaj ruszamy misję z księdzem. O, jak pięknie. To się nazywa co? W sumie ja to tu zostawię, bo już wstaje dzień, więc będzie można odprawić mszę. W tym czasie przyjdzie ksiądz, zapala już kadzidło. Przygotuję jak prawdziwy ksiądz już kościół do mszy. Dwie świeczki zapalę, więcej nie mam. Modlitwa będzie ponownie dostępna w niedzielę, ale niedziela już jest. Halo, halo. Modlitwa będzie dostępna w... Właśnie szkoda, że w grze nie ma nazw tych dni tygodnia, tylko jest... Są rysunki. O, i już można. Dobra, i bierzemy buffa. W takim razie. Chodźcie ludzie, chcę powiedzieć kilka słów. Nic się nie zmieniło. Pomódlmy się o błogosławieństwo, które powinno wyjść, bo dużo mamy w sumie krzyżyków. Pięknie. Niektórzy mówią dobra, niektórzy mówią niezłe. I mam 35 minut. Oj, pięknie. To w sumie są prawdziwe chyba minuty, bo to będzie leciało normalnie sekundy? No, to dużo. 13 wiary. Wezmę pieniążki od razu, żeby nie było, że zapominam. 8,36 i to jest za plus premia, czy? Ale dalej mamy 6 golda, właśnie zerknęłam. Dobra, bierzmy się za robienie książek. Czy tam czegoś, nie wiem. Notatek może. Ło, tu za srebrne 80% aż na ten, na złotą. No to mega buff. No ale oczywiście mi wyszła srebrna, nie? Bo przecież 20%... Jak na złość. O, wyszła złota. Złoty w sumie rozdział. Ale brązowych bym mogła przerobić, bo mam aż 36 ich. Nie no, to ten buff to jest po prostu mega. Nawet jak się srebrne narobią, to... I tak może być. Kurczę, to tak teraz tu stać i robić? Bo szkoda mi tego buffa. Bym musiała czekać tydzień na niego później. Oj, nacisnęłam brązową przez przypadek. I co, brązowa wyjdzie? Nie, srebrna. Kurczę, no bo mam już te dwa. Do tego buff. Czego nie mam? A, papieru. Czysty papier. O kurde. Czekaj, to stąd. Papier. Co my tu mamy? Możemy zrobić papier. Zrobimy aż tyle. Znaczy może nie aż tyle, ale... Tyle wcisnę. Zaraz mi się spać będzie chciało. Tak to będzie ciężko pracował zaraz przy tych kartkach. Właśnie pisaliście mi, że to jest tylko do tych opowieści, karteczek i tak dalej, że to nie jest do okładek ten buff. Żebym się nie rozkręciła tutaj i nie rozpędziła. Ale i tak zużyję te trzy srebrne jeszcze.
I weźmiemy się za pisanie. A patrzcie, ile niebieskich kulek dzięki temu wpada. Haha. Haha, hihi. Kurczę, a czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałam? Właśnie tu są trzy miejsca. Dobra. Miałam jeszcze... Oj, i skończyłam pióro i atrament. Teraz tak. Mam 3% na złote. Albo 100%, 70%. Nie wiem, czy zużywać złote. Czy na srebrnych lecieć? Nie, chyba wezmę tak. Dopóki mam te złote, to wolę 100%. Chociaż 70% to jest mega dużo, nie? Rozdział. Srebrnych nie ma, złote są. 37%. To bym musiała porobić te srebrne? A nie mam atramentu. O kurde. Do domu, bo ja mam atrament schowany. Jeden i drugi. Może się prze... A, do księdza miałam lecieć. Kurde. Przecież ksiądz ma jeszcze misję dla nas. Zdążę czy nie zdążę? Oto jest pytanie. Kurczę, pewnie większość z was idź do księdza. Przecież jest niedziela. Questa masz na 200 punktów. Ksiądz, nie ruszaj się stąd jeszcze. To. Cmentarz jest naprawdę dobrze utrzymany. Widać zapał, z jakim się nim opiekujesz. Miałeś jakieś problemy z inkwizycją, duchami, wiedźmami? Było trochę kłopotów. Wiesz, właściwie to było głupie pytanie. Nie sądzisz, nie siedzisz w celi inkwizytorskiej, więc wszystko musi być w porządku. Wiesz, może będziemy potrzebować kolejnego... Wiesz, może nie będziemy potrzebować kolejnego statku umarłych. Wszystkie te historyjki o duchach to moim zdaniem jakieś zabobony. A wtedy pieniądze mogłyby pójść na kościoły, a nie na tę głupią stocznię. Bardzo ciekawe. Ulepsz katedrę. W temacie katedry nie. Handluj. Nie. Czekaj. Czy ja mam ulepszać do katedry? Dobra. Niech będzie. Świetnie, jest dość wysoka, by było z niej widać mury miasta. Nic też nie wskazuje, by miał się rozwiązać problem miasta z brakiem wody. Doskonale, och, jak ja kocham swoją pracę. Teraz musisz zostać arystokratą, żeby móc wziąć udział jako równy mnie w naszej wielkiej ceremonii. Myślałem, że to już przerabialiśmy. Nikt oprócz ciebie nie będzie wiedział. Nie, tym razem to ważne. W naszej ceremonii musi wziąć udział ktoś, kto jest odpowiednio blisko królewskiego dworu. Wszystko jasne, tak? Musisz zdobyć papiery arystokraty. Ponadto, jak mówiłem, potrzebujemy kogoś ważnego, kto weźmie udział w ceremonii. Ja nikogo nie znalazłem. Może pogadałbyś ze swoim przyjacielem, lordem inkwizytorem? To nie jest mój przyjaciel. No już, nie wstydź się. Lubi cię. Dobrze, porozmawiam z nim. Haha, świetnie. No to zaraz sobie papiery arystokraty i przyjęte zaproszenie od kogoś ważnego. No i pięknie. Ja zaś przygotuję przemowę. Zdobądź podpisane zaproszenie. Aha. Mam zaproszenie, mam papiery. Handluj, w ogóle dalej nie mam z tobą rozwiniętego, bo nie będę marnowała pieniędzy. O kurczę, zobaczmy, jak ta katedra wygląda teraz. A tu po bokach tylko się trochę rozszerzyło i tyle. A jestem ciekawa tych okien teraz. Pewnie to będą okna, co? Witrażowe. No ale to w swoim czasie, dobra. Mi się podoba, nie wiem jak wam. Wróćmy do robienia. Tutaj, srebrnych rozdziałów. Bo chyba srebrnych mi brakuje. Notatek? Srebrnych notatek. Wykonaj. Szkoda, że nie można naprawdę kilku na raz kliknąć, żeby robiła postać, tylko tak trzeba. O. O, to chyba brązowa wyszła. Bo nie mamy na nią miejsca. Teraz mamy. Teraz nie mamy miejsca na papier i ink. Znaczy w sumie mamy na... No nie mamy. To wiesz co ty zrób, mój drogi? Odłóż ten papier i te rzeczy. Ile miejsca się robi? Wiarę? Nie. Wiara chyba ze 4 weźmiemy. I zrobimy teraz ten mieczyk jeszcze ze żmijem. Ja nie wiem, żmij chyba codziennie przychodzi, tak mi się wydaje. Bo ja często go widzę nie w ten dzień, co trzeba, jak on odchodzi, więc on tam musi chyba starczyć codziennie.
Wcześniej tylko przychodził tutaj, tego dnia. Dobra. Mamy rozdziały srebrne, srebrne i srebrne. Oho, i nasza postać już jest zmęczona. Ale jeszcze srebrne, srebrne i złote. Albo brązowe? O, brązowe, srebrne, złote. To jest pomysł. Pracuj, pracuj. Brązowe, srebrne i złote. Brązowe, srebrne i złote. I 70%. No to jest chyba spoko. Tylko szkoda, jak zmarnuję to jedno złote, a nie... Nie, wykrakałam, nie? Wykrakałam. Haha. Opowieść. Nie, opowieści robić nie będziemy, mimo tego, że też mamy buffy. Mamy 50% na złotą opowieść. O kurczę. Ale to aż 10 wiary. Nie, nie, nie. A tu potrzebujemy jubilera. O. No to jubiler się przyda. Dobra, tu już jest marnowanie chyba energii i w ogóle, bo... Złota... O, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Brązowa. I złota. I ostatnia srebrna nam schodzi. No ale mega, że przerobiłam te o te, bo miałam ich tyle, że one mi się już chyba na dwa staki podzieliły. A przerabiając je na srebrne, to po prostu... O, żyć nie umierać. Okej. Okay. Na razie wystarczy. Chociaż w sumie teraz jak mam tego buffa, to chyba można by było... To dokończyła. Zobaczyć, czy książkę lepszą dostanę dzięki temu. Chociaż jak pójdę nawet spać i wrócę, to... Ten buff chyba będzie, bo on 28 minut, to... Kupa czasu chyba. Tak coś mi się wydaje. Pokaż mi tu. Nie. Nie, 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 czekaj. To tu jednak było. O tu. Na przykład jakbym chciała zrobić... teraz tą kombinacyjną. Tak, to się liczy. Ze złotą książką, nawet ze srebrną bym miała 70%. Tylko, że ja nie mam książki żadnej. To trzeba by było tego jubilera naprawdę. A ten jubiler to był... Nie tu. Inżynier. Fechmistrz. Jest i jubiler za 150. No dobra, weźmiemy go. 150 punktów. A tobie energia chyba powinna spadać, jak ty masz ten znaczek. Przynajmniej spadała mi wcześniej. Może coś się zepsuło. No ale dobra, moi drodzy, to ja się z wami będę żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mamy katedrę. Wszystko rusza do przodu. W następnym zrobię miecz i pójdziemy do żmija. Także do następnego. Bye!